Witajcie widzowie, Kamil z tej strony. Materiał, który za chwilę zobaczycie, jest pierwszym, który powstał celowo pod kątem motopasji Kamila. A opowiem wam dzisiaj o samochodzie, który służył mi przez blisko 4 lata. Służył, bo właśnie powód, dla którego jest to pierwszy materiał, jest taki, że kiedy oglądacie ten film, ten samochód cieszy już innego właściciela. Mam w każdym razie nadzieję, że cieszy. Astra, Astra F, pierwsza generacja Astry. Ten samochód jest dla mnie szczególnie ważny, dlatego że jest to trzeci egzemplarz tego modelu, który jest bezpośrednio w moich rękach, a chyba kilkunasty, który znalazł się w posiadaniu mojej rodziny lub moich najbliższych. Dlaczego akurat Astra? Przecież jest i Golf 3 i Escort ostatniej generacji, a tak naprawdę biorąc pod uwagę lata produkcji tego samochodu, to i Golf 4 i Astra 2 i Focus pierwszej generacji, ale jednak to właśnie Astra F była tym samochodem, który najbardziej bezawaryjnie i najdłużej służył nie tylko mnie, ale też wielu osobom w mojej rodzinie. Zacznijmy może od tego, jaką historię ma w ogóle Astra F. Opel użył nazwy Astra wobec swojego kompaktowego modelu pierwszy raz już w pierwszej połowie lat 80., nazywając tak Kadeta piątej generacji, Kadeta E. To, co my znamy jako Kadeta E, właśnie Brytyjczycy znają jako Vauxhall Astra E. W momencie, kiedy w 92 roku ten samochód wszedł na rynek, nazwa została zmieniona już również na kontynencie, a literka no, nie mogła zostać A, no bo byłoby to niekonsekwencją wobec Vauxhalla, w związku z czym nadano jej literkę F. Astra F była produkowana przez bardzo długi czas, aż 10 lat, od 92 aż do 2002 roku. Na początku produkcja była wyłącznie skupiona w Niemczech, potem ten samochód trafiał na różne rynki, między innymi produkcja była prowadzona na Węgrzech, ale też i u nas. Astry zjeżdżały z taśm montażowych, na przykład na naszym warszawskim Żeraniu z fabryki CFSO i taka Astra również była w mojej rodzinie. Astry były montowane też w Poznaniu, a ten model to już ostatni krok w ewolucji Astry. Jest to Astra Classic, czyli samochód wyprodukowany w nowo otwartej wówczas specjalnie dla tego modelu fabryce w Gliwicach. Pierwsza seria F-ki to w zasadzie bardzo krótki okres. Pomiędzy 92 a 94 rokiem było produkowana Astra, która tył miała bardzo zbliżony do tego, jedynie kierunkowskazy były pomarańczowe, z przodu również kierunkowskazy były pomarańczowe, a na atrapie była poprzeczna listwa. Takie Astry były dwiema pierwszymi F-kami, które były moimi prywatnymi samochodami. Ta jest z ostatniej serii i znowuż ma praktycznie gołą tylną klapę. Po środku, czyli od roku modelowego 95, czyli od drugiej połowy 94 roku, na tylnej klapie zarówno w hatchbackach, jak i w sedanach była taka dość szeroka plastikowa blenda, a w kombiakach dodatkowy pas, który był tak jakby przedłużeniem zderzaka, chociaż ten pas trafiał się również w przedliftowych Astrach kombi. Ten lifting tak naprawdę był wizualną poprawą Astry, zmieniły się też po drodze jeszcze w 96 roku klamki i inne pierdoły zmieniały się w miarę jak ten samochód ewoluował, ale już pierwsza zmiana nastąpiła w 93 roku i była to zmiana wentylacji. Ten samochód paruje, kiedy tylko poczuje gdzieś tam wilgoć na horyzoncie, już od razu szyby są w środku zaparowane i żeby temu przeciwdziałać, już w 93 roku Opel zmienił nadmuch, zmienił wentylator, dodał czwarty bieg tej wentylacji, potem po liftingu jeszcze raz to było poprawione, ale nadal Astra F, jeżeli nie wymieni się raz na te 10 tysięcy km filtra pyłkowego, on się przytyka do tego stopnia, że ten samochód po prostu zawsze jest zaparowany i nic na to nie poradzimy. No oczywiście można regularnie mieć szyby, co ja tutaj w przypadku tego auta i poprzednich moich dwóch Astr również robiłem. Wystarczy już o tej historii. Skupmy się na moim egzemplarzu, bo o tym właśnie chcę opowiadać na moim kanale, o tym chcę właśnie opowiadać w moich filmach. Astra F, którą widzicie, to trzeci samochód, który do mnie trafił tego modelu. Pierwsza była Astra trzydrzwiowa o najsłabszym silniczku benzynowym, 1,460 koni ośmiozaworowym, którą to odziedziczyłem po moim najukochańszym dziadku. Samochód ten nie miał możliwości zbyt długo mnie cieszyć, bo niestety rozbiłem go czołowo na ciężarówce i mogę powiedzieć jedno, Astra to jest bardzo, bardzo bezpieczny samochód, ponieważ zderzenie, którego doświadczyłem, skróciło tą Astrę niemal do przedniej szyby na gdzieś 70% szerokości przodu. Złamałem oś w 6-tonowej ciężarówce
a wyszedłem z tego bez szwanku. Wszystko to dzięki zdrowemu nadwoziu, napinaczom pasów bezpieczeństwa i poduszce powietrznej w kierownicy. Ta Astra ma ich dwie, więc również uważam, że jest w miarę bezpieczna pomimo upływu lat, ale no, lepiej się nie przekonywać. Druga Astra, którą miałem, był to dieselek 1.7 Oplowski, również najsłabszy silnik, tym razem w całej gamie, nie tylko wśród diesli. 58-konny motor nie słynął zbyt dobrej opinii, ponieważ potrafił wydmuchać uszczelkę pod głowicą, co akurat w moim przypadku się zdarzyło, ale z kolei bardzo delikatnie obchodził się z paliwem. Moja Astra, chociażby w drodze do Bułgarii, gdzie w 2005 roku nią byłem, spaliła zaledwie 6 litrów ropy. I takie spalanie tak naprawdę utrzymywało się zawsze. Czy żeśmy tym samochodem jeździli szybko, czy delikatnie, czy po mieście, czy po trasie, on po prostu palił szóstkę. To była jego norma, zupełnie jak, nie wiem, traktor na motogodziny. Samochód, koło którego stoję i który szczególnie chcę Wam przedstawić, to Astra, którą kupił mój kolega z pracy. Samochód z 99 roku, z początku roku, a zatem jeden z pierwszych egzemplarzy wyprodukowanych w Gliwicach. Zasilany również tym najsłabszym motorkiem 1.4, 60 koni, 8-zaworowym i w wersji, jak ja to mówię, ABW, absolutny brak wypasu. Ten samochód nie miał kompletnie żadnego wyposażenia dodatkowego poza głośnikami w przednich drzwiach. Kiedy ja ten samochód kupiłem, był on już tak naprawdę niechciany bardzo. On miał trafić na złom, ponieważ gdy ten mój wspomniany kolega kupił nowy samochód, to auto trafiło do jego syna. On po kilku miesiącach delikatnie je rozbił, dokładnie dostał samochód w to lewe przednie koło. Na tyle delikatnie, że uszkodzony był tylko błotnik i zawieszenie. Nieruszona była maska, zderzak, lampy, więc wymagał tak naprawdę wymiany wahacza, drążka kierowniczego i błotnika. Kupiłem go w takim stanie, jaki możecie w tym momencie widzieć na zdjęciu. Dość szybko wymieniłem błotnik na błotnik w kolorze, stąd on może minimalnie różni się odcieniem i tak naprawdę utrzymując ten samochód w pełnej sprawności mechanicznej przez kolejne 4 lata zrobiłem nim niemal 80 tysięcy kilometrów. Bardzo fajne 80 tysięcy kilometrów, mimo tego kompletnego braku wyposażenia ten samochód nigdy mnie nie zawiódł, nie miał żadnych takich rzeczy w sobie, które by sprawiły, że bym go mógł mniej lubić, czy że chciałbym się go pozbyć nagle z jakiegoś powodu. Tak naprawdę sprzedałem go, bo kupiłem inny samochód bardzo okazyjnie i o tym samochodzie albo już widzieliście film, albo na pewno w niedalekiej przeszłości zobaczycie. Pierwsza rzecz, którą zapewne większość z Was zauważy, to ten przełącznik tutaj. Oczywiście Astra, która ma tylko 60 koni, musi mieć jakiegoś lepszego powera, czyli LPG jest w tym samochodzie niemal od nowości, już prawie 20 lat. Wspomniałem, że ten samochód to wersja bez wyposażenia, no więc sam musiałem go trochę doposażyć. Kupiłem m.in. obszytą skórą kierownicę z Opla Corsy, która ma minimalnie mniejszą średnicę, dzięki czemu bardziej precyzyjnie można tym samochodem przemieszczać się po drodze. Kupiłem zegary z obrotomierzem. Miały zepsuty prędkościomierz, dzięki czemu zachowałem oryginalny kilometraż, bo musiałem go przełożyć z zegarów, które wyjmowałem. Dołożyłem radio z kompaktem, dołożyłem tweeterki tutaj koło lusterek, wymieniłem konsolę środkową, która była popękana, wymieniłem część nawiewów, które były połamane. Takie drobiazgi, drobnostki na bieżąco starałem się w tym samochodzie poprawiać, żeby była milsza jazda, żeby się nim przyjemniej poruszało i żeby coś tego wyposażenia było. Dołożyłem również lusterko w słoneczniku z prawej strony, bo i tego najbardziej podstawowa wersja Astry produkcji polskiej nie miała. Jeśli chodzi o jakość materiałów, to deska rozdzielcza jest dokładnie taka sama jak w każdej innej Astrze, którą możecie spotkać. Zdarzały się Astry z popielatymi deskami rozdzielczymi, zwłaszcza te przed pierwszym liftingiem, czyli do roku modelowego 95, później już znacznie rzadziej. Natomiast zmieniły się boczki drzwiowe. W niemieckich Astrach, w Astrach z produkcji niemieckiej, te boczki były również z takiego bardziej miękkiego tworzywa. Tutaj to już jest taki chamski, ordynarny plastik. Podobnie jak tapicerka, która widzicie, ma takie kolorowe wzorki. Niestety na drzwiach jest już taka zwykła, no nie to welur, ni to tkaninka. No niestety jest to już jednolicie czarne. Takie uproszczenie produkcyjne. Niestety, takie były czasy, tego wymagał rynek, samochód miał być tani i Astra, myślę, doskonale się w tej materii sprawdziła. Zobaczmy jeszcze może podmaskę.
Jak już wspomniałem, pod maską mamy podstawowy silnik benzynowy 1.4, 8-zaworowy, 60 koni. W czasie tej kilkuletniej eksploatacji ten silnik również przeszedł kilka istotnych napraw, takich jak chociażby wymiana oszczelki pod głowicą, która poddała się po dwugodzinnej intensywnej zabawie na krakowskim motoparku. Do dzisiaj uważam, że były to jedne z fajniej spędzonych dwóch godzin w samochodzie w moim życiu. 1.4, oczywiście przyspieszenie do setki, no to się mierzy w minutach, nie w sekundach, ale nie o to chodzi. Zaletą tego silnika jest to, że jest oszczędny. Też nawet gnieciony po prostu z pedałem w podłodze, jadąc chociażby do Wrocławia, a można tak tym samochodem jechać, nie narażając się na mandat, gdyż jego maksymalna prędkość na gazie oscyluje gdzieś koło 155 km na godzinę według licznika, co w przełożeniu na GPS daje 140, 142, więc naprawdę mogłem tym samochodem, i nieraz to robiłem, pędzić do Wrocławia, co silnik pozwolił. I przy takiej jeździe około 10 litrów gazu na 100 km znikało ze zbiornika. Podobne spalanie jest w krakowskich korkach, natomiast jadąc spokojnie, co też zdecydowanie większość razy mi się zdarzało robić, to zużycie oscyluje gdzieś koło 8 litrów. Co mogę o tym silniku jeszcze powiedzieć, to to, że jest on całkiem nieźle sprzężony ze skrzynią biegów. Wydaje mi się, że w mojej niemieckiej Astrze z tym samym silnikiem skrzynia miała troszkę krótsze przełożenia, ale nie pamiętam tego, więc na 100% nie powiem. Natomiast póki jesteśmy przy tym samochodzie, nie mogę powiedzieć, żeby w jakikolwiek sposób ta skrzynia biegów czy ten silnik zawodził. Ten samochód i niedużo palił, i w miarę żwawo jeździł, i nie zawiódł na trasie, co istotne, a tych tras pokonał naprawdę bardzo wiele. Ale o tym opowiem Wam już zza kierownicy. A na koniec zostawiliśmy sobie bagażnik. Sedan jak to sedan, bagażnik jest dość duży, butla jest cały czas ważna, a zatem butla jest po lewej stronie. Fajniej byłoby, gdyby była w kole, bo przez to, że jest po lewej stronie, zajmuje 1/3 szerokości bagażnika i nie jestem w stanie włożyć tutaj dużego wózka dziecięcego, co było jednym z większych mankamentów tego samochodu. Próg załadunkowy no, jest dość duży, ale nie zapomnijmy, to jest samochód konstrukcyjnie pochodzący z przełomu lat 80. i 90. Dzięki regularnym kształtom nie można na ten bagażnik jednak narzekać, a zatem tak przedstawia się z zewnątrz moja Astra F Sedan. Przejedźmy się zatem moją Asterką. W ciągu 4 lat 80 tysięcy kilometrów, myślę, że jest to bardzo znaczny przebieg, jak na to, że jest to samochód 20-letni. I tak, moja Astra była ze mną w Albanii, we Włoszech, kilkakrotnie w Niemczech. Poza tym w tym roku byłem jeszcze nią w Finlandii i miałem ją jechać do Włoch, ale udało się na tą okoliczność załatwić inny samochód, za co jestem bardzo wdzięczny osobie, która to umożliwiła. I w związku z tym Astra już tej ostatniej dużej podróży ze mną odbyć nie musiała. Takich podróży zatem było naprawdę sporo. Poza tym Astra przemierzyła Polskę wzdłuż i wszerz, będąc czy to na Dolnym Śląsku, czy na wybrzeżu naszego pięknego Morza Bałtyckiego. Zatem naprawdę Astra nie bała się drogi i zawsze dojeżdżała tam, gdzie miała. Oczywiście to wszystko odbywało się jakimś kosztem. Ten samochód jest zawsze w idealnym stanie technicznym. Zawsze wiem, że przekręcam kluczyk, odpalam silnik, jadę nim do Portugalii i z powrotem wiem, że on mnie nie zawiedzie i wiem, że nic się w nim nie zepsuje. Tego typu podejście sprawia oczywiście określone koszty. Na bieżąco w tym samochodzie wymieniany był zarówno olej, jak i filtry, tarcze hamulcowe, klocki, bębny z tyłu. Układ wydechowy dwukrotnie w ciągu tych 80 tysięcy kilometrów wymieniłem. Całą masę innych rzeczy, ostatnio na przykład sztywne przewody, wspomnianą uszczelkę pod głowicą. To wszystko są koszty, ok, ale inwestując w samochód, nawet taki zwykły, stary, prosty samochód, to się nam zwraca. Zwraca się nam w tej bezawaryjności i zwraca się nam w długoletniej, spokojnej eksploatacji. Oczywiście są pewne rzeczy, na które wpływu nie mamy i to na przykład korozja. Korozja jest bolączką każdego Opla i no nie ukrywajmy tego również. Natomiast to, że Astra potrafi rdzewieć nawet na dachu, wiedzą wszyscy miłośnicy motoryzacji.
To, że tanier rdzewieje, również wymaga zaznaczenia i to wyraźnego. Jedyne miejsca, gdzie ten samochód skorodował, to łączenia tylnych błotników z progami oraz okolice wlewu paliwa. Same progi, podłoga, mocowania do podnośnika, wszystko to jest w idealnym stanie. Tam nie ma rdzy, ten samochód jest porządnie zakonserwowany, również przeze mnie, co jest kolejnym kosztem, który poniosłem, żeby mieć bezawaryjny samochód. No oczywiście teraz należałoby troszeczkę w tą blacharkę zainwestować, żeby go może mieć tak idealnego. Jak widzicie, samochód jest w miarę cichy. Tutaj nawet za dużo rzeczy nie tłucze. Słyszymy jakieś tam grzechotanie, ale to od osłonki, od radia. A jak sama Astra jeździ? Jak to jest, że ja pokonałem nią takie dystanse, że byłem nią w takich trasach samochodem, który ma 20 lat, który konstrukcyjnie ma tych lat już 30 i który no nie jest ani wygodny jakoś nadzwyczajnie, ani bogato wyposażony, właściwie to w ogóle nie jest wyposażony, ani nie jest szybki. Po prostu ten samochód jest dokładnie taki, jakiego oczekuję, żeby się dobrze czuć, żeby te kilometry uciekały. Ma długie siedzisko, ma wygodne siedzenia, dzięki czemu naprawdę pokonywanie nawet długich dystansów na tych fotelach, już lekko przyniszczonych, nigdy nie było problemem i nadal nie jest. Skrzynia biegów jest bardzo precyzyjna, pozwala na szybką, dynamiczną zmianę biegów, kiedy trzeba. Wspomaganie kierownicy jest hydrauliczne oczywiście, pozwala w miarę dobrze wyczuć, co dzieje się na styku kół z nawierzchnią, nawet na seryjnych 13-calowych kołach, a dzięki baloniastej gumie jeszcze bardziej podnosi się komfort. To, co zarzucano Astrze, kiedy był to samochód produkcyjny, że jest nijaka, że jest mniej dynamiczna od Forda, że jest mniej jakościowo dobra od Golfa, no okej, ale jednak Golfów trójek dzisiaj jest mniej niż Astr. Fordów Escortów praktycznie nie ma. Te samochody przegniły na wylot i wyginęły pod prasami na autozłomach, a Astry jeżdżą dalej i będą jeździły pewnie jeszcze długo, dlatego że my Polacy już tak mamy, że mamy słabość do czegoś, co było produkowane w naszym kraju, tak jak chociażby właśnie moja Astra jedynka. Samochód, do którego mam duży sentyment, zarówno przez pryzmat tych aut, o których wspominałem, moich, jak i samochodów, które w rodzinie były, jak i chyba najbardziej spektakularnego samochodu z tego modelu, który znalazł się w mojej rodzinie, Astry Kombi, którą mój tata jeździł na przełomie wieków. Była to Astra Kombi w bardzo bogatej wersji wyposażenia, m.in. z elektrycznym szyberdachem, ale przede wszystkim z niesamowitą jednostką napędową. Pod maską tamtej Astry pracował silnik 1.8 16-zaworowy o mocy 115 koni. To był szatan niesamowity. Ten samochód tak zasuwał. 220 na zegarze Astry. To była realna prędkość, którą tym samochodem można było osiągnąć, a ponieważ często jeździliśmy do Niemiec, mieliśmy okazję to w tamtych czasach sprawdzać i nieraz zdziwić właścicieli chociażby takich samochodów jak BMW 7E32. Lubię Astrę za jej ergonomię, lubię ją za to, że mamy osobny panel od nawiewów, lubię ją za to, że nad panelem jest radio, wszystko to jest łatwo dostępne. Bardzo lubię Astrę też za mały wyświetlacz, na którym mamy godzinę, datę i temperaturę zewnętrzną. Ta rzecz ostatnia zwłaszcza była czymś naprawdę niespotykanym jeszcze w latach 90., zwłaszcza w Polsce i bardzo, bardzo przydatnym, kiedy jechało się chociażby w góry. Lubię też czytelność zegarów, które mają bardzo dużą skalę, które łatwo można w każdej chwili zinterpretować. Mamy przełącznik od świateł, który jest w podobny sposób skonstruowany jak w Mercedesie, a zatem znowu coś, do czego jestem przyzwyczajony. Manetki pod kierownicą, jedna z bardziej usterkowych rzeczy w Astrze, które można kupić za grosze. O właśnie, kwestia cen części, o tym jeszcze nie mówiłem. Astra ma tak naprawdę jeszcze jedną gigantyczną zaletę. To jest samochód, który jest tak tani w utrzymaniu, że ciężko wymyślić samochód, który by mógł się z nią równać. Tutaj każdy drobiazg można dostać w zasadzie na autozłomie, jak chodzi o takie elementy, powiedzmy, zewnętrzne, jak właśnie ta konsola, lusterko, przełącznik pod kierownicą. Natomiast części mechaniczne również są bardzo, bardzo tanie i ogólnie dostępne, zarówno słabsze zamienniki, jak i lepsze zamienniki. Wszystko to jest, leży na półkach w każdym sklepie z częściami, dlatego ktoś, kto ma Astrę, może spać spokojnie, ponieważ nawet jeśli coś się zepsuje, to ta Astra nie z jego razem z butami bez problemu będzie można poradzić sobie nawet z trudną usterką, bo ta trudna usterka, jej usunięcie będzie kosztowało może 300 zł. To są kwoty w ogóle
śmieszne w kontekście jakiegokolwiek samochodu produkowanego dzisiaj. Zrobienie uszczelki pod głowicą, z planowaniem głowicy, z wymianą uszczelniaczy zaworowych mnie do tego samochodu w tym konkretnym egzemplarzu kosztowało 350 zł. To naprawdę są kwoty śmieszne, kwoty, które pomimo tego, że może trzeba je częściej wydać, nadal stanowią tak niewielką kwotę całościową, że ten samochód po prostu opłaca się mieć. Mimo braku klimatyzacji, która jest chyba największą bolączką każdego samochodu, który jej nie ma z dzisiejszego punktu widzenia, tym samochodem w tani sposób przemierzałem Europę przez ostatnie 4 lata. Mówiliśmy o korozji, powiedzmy jeszcze o uszkodzeniach, które można zobaczyć na nadwoziu tego samochodu. A mianowicie uszkodzeniach takich jak wgięte drzwi kierowcy. Wgięte drzwi kierowcy przez dzika, który wbiegł prosto we mnie w Krakowie, administracyjnie w Krakowie, były to wprawdzie przedmieścia, ale jednak duży dzik wybiegł, uderzył prawie że obok mojego kolana, odbił się i pobiegł dalej. Innym razem sarna próbowała przypuścić atak na moje życie, uderzając idealnie w lewe zewnętrzne lusterko. Ja z kolei też zostawiłem małą szramę na tym aucie, bowiem uderzyłem w betonowy słup, w betonową latarnię, tylną klapą. No, zostały dwa ślady, ale nadal klapa się bez problemu zamykała, samochód nie doznał żadnego poważniejszego uszczerbku. Moja małżonka z kolei podrapała przedni zderzak, ale to nie jest żaden problem, bo samochód ma niemalowane zderzaki. Kolejna zaleta starej motoryzacji. Jest to samochód, który towarzyszył mi przez bardzo długo, był ze mną w bardzo wielu miejscach, a jako model jeszcze dłużej i wiąże się dla mnie z mnóstwem naprawdę cudownych, wspaniałych wspomnień z mojej młodości. Dlatego już przed samym zakończeniem chciałem Wam jeszcze tylko powiedzieć, że po prostu szanujmy stare auta, bo nawet taka zwykła Astra może mieć coś więcej w sobie niż tylko bycie starym Oplem. Podsumujmy zatem. Zanim jeszcze przejdę do podsumowania, postanowiłem wprowadzić do mojego testu coś, co będzie taką oryginalną rzeczą w przypadku mojego kanału. Każdy motoyoutuber ma jakiś swój test. Test dwumetrowca u Zachara, test bagażnika u Kickstera. Ja zrobię test Kamila, który polegał będzie na tym, jak śpi się w samochodzie. Z racji moich licznych podróży rajdowych nieraz korzystam z siedzeń przednich jako z łóżek i Astra pod tym względem bardzo dobrze się spisywała. Wystarczyło niewielką dmuchaną poduszkę wepchnąć pod krzyże, żeby wygodnie wyspać się na przednich siedzeniach, przykryty chociażby kocem czy śpiworem. A w ramach podsumowania postanowiłem każdemu samochodowi, który będę testował, przyznać ocenę w 10 kategoriach. 5 kategorii będzie tak zwane dla przyjemności, a 5 kategorii będzie odnosiło się do przydatności na co dzień. Jaką ocenę zatem przyznam Astrze? W kategorii auto dla przyjemności wygląd zewnętrzny Astry oceniam na 5 na 10. Astra to dość zwyczajny samochód, nie wyróżniający się ani na plus, ani na minus. Zdecydowanie najbrzydszym nadwoziem był 5-drzwiowy hatchback, któremu dałbym 4, a najpiękniejszym kabriolet od Bertone, któremu dałbym 6. Osiągi. Osiągi tego silnika nie są zdecydowanie jego mocną stroną, a zatem Astra otrzymuje 2 za swój najsłabszy silnik benzynowy. Prowadzenie. Astra, podobnie jak z wyglądu, tak i pod względem zestrojenia zawieszenia, to samochód przeciętny, ani na plus, ani na minus się nie wyróżniający, a zatem również 5. Radość z jazdy. Ponieważ Astrami pokonałem łącznie około 500 000 kilometrów, a może i więcej, mogę stwierdzić, że potrafię naprawdę wykorzystać ten samochód maksymalnie, w związku z tym daje on mi sporo radości, 8 na 10 w tej kategorii. Ostatnia z kategorii dla przyjemności, czy lubię ten samochód? Gdybym go nie lubił, na pewno nie jeździłbym nim tak długo i na pewno nie miałbym tylu egzemplarzy. Tutaj pełna dycha. A druga część oceny, przydatność na co dzień, komfort i użyteczność. W tej kategorii biorę pod uwagę to, czy samochód jest wygodny, czy jest przestronny, czy wszystko, co oferuje, jest w miarę łatwo dostępne i ile tego oferuje. Moja Astra to Golas, bez praktycznie żadnego wypasu, tutaj zdecydowanie byłaby jedynka, natomiast jest to samochód bardzo wygodny, z dużymi, miękkimi fotelami, które nie męczą na długiej trasie, a zatem ostatecznie nota 3 na 10. Jakość wykonania. Astra nie wyróżniała się niczym w momencie, kiedy była to jeszcze produkcyjna maszyna, natomiast biorąc pod uwagę upływ czasu i to, jak zachowują się materiały z upływem czasu, każę przyznać o 1 punkcik więcej niż przeciętny, ma zatem 6 na 10. Praktyczność. Nadwozie typu sedan z jednej strony ma większy niż przeciętnie bagażnik, z drugiej strony dostęp do niego jest nieco może utrudniony, chociaż w przypadku Astry otwór załadunkowy
podstawowy jest dość duży, co sumarycznie dałoby ocenę ponadprzeciętną, zwłaszcza, że mamy też szereg schowków i półeczek we wnętrzu, w tym jeden zamykany. Niemniej jednak z uwagi na butlę gazową, moja Astra trochę na praktyczności traciła, co ostatecznie każe mi przyznać jej 5 na 10. Cena do jakości. Cena do jakości, no tutaj Astra jest absolutnie bezkonkurencyjna. Żaden inny samochód za takie pieniądze nie jest w stanie dać aż tyle od siebie, a zatem 10 na 10. Koszty utrzymania? Podobnie. Kiedy jeździmy małym Fiatem, na przykład Cinquecento, Seicento, wszystkie elementy do niego są śmiesznie tanie. W przypadku Astry jest dokładnie tak samo, a zatem również 10 na 10. Całość oceny 10-stopniowej 64 na 100. Całkiem nieźle. Myślę, że mogę w pełni stwierdzić, że Kamil poleca Astrę F. I to wszystko, co chciałem Wam opowiedzieć o Astrze F. Dla mnie ten samochód jest wyjątkowy, ten model jest wyjątkowy i mam nadzieję, że oglądnąwszy ten film, część z Was również dostrzeże w nim coś więcej niż tylko starego Opla. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie.